Eusebiusz urodził się około 283 roku na Sycylii. Jako chłopiec przeniósł się do Rzymu, gdzie poświęcił się stanowi duchownemu. Papież święty Juliusz I wysłał go do Vercelli, udzielając mu święceń kapłańskich. Potem udzielił mu sakry biskupiej. Eusebiusz był pierwszym biskupem Vercelli. Święty Maksym, biskup Turynu, który był współczesny Eusebiuszowi, oddaje mu najwyższe pochwały. Jego diecezja była jeszcze w większości pogańska. Młody biskup skorzystał ze swobód, jakie Kościół otrzymał po 3 wiekach prześladowań i z całym zapałem głosił niestrudzenie Słowo Boże, stawiał kościoły i sprowadzał kapłanów. Ze swymi kapłanami prowadził życie wspólne, vita communis, na wzór zakonnego. Gromadził przy sobie młodych ludzi, by ich formować i zaprawiać do przyszłej pracy duszpasterskiej na pół misyjnej. Spod jego ręki wyszli w ten sposób święty Honorat, jego następca święty Gaudencjusz, pierwszy biskup Nowary, święty Exuperancjusz, pierwszy biskup Tortony, święty Eustazjusz, pierwszy biskup Aosty, święty Eulogiusz, pierwszy biskup Iwrei. Święty Ambroży, biskup pobliskiego Mediolanu, przekazał, że Eusebiusz założył w Vercelli pierwszy w Europie klasztor. Miał założyć także klasztor żeński przy udziale swojej siostry, świętej Eusebii, co w owych czasach było zupełną nowością na Zachodzie. Kiedy potępiona została nauka Ariusza, papież święty Liberiusz I wysłał do Eusebiusza odręczny list. Chwalił w nim gorliwość swojego kolegi z lat młodzieńczych w Rzymie i prosił go, by przyłączył się do delegacji papieskiej, jaka udawała się do Konstantynopola. Miała ona nakłonić cesarza, aby nie popierał nauki Ariusza. Eusebiusz w osobnym liście podziękował papieżowi za okazane zaufanie, ale odpisał, że okoliczności nie pozwalają mu spełnić jego życzenia. Cesarz ariański zgodził się na zwołanie synodu do Mediolanu, ale korzystając z okazji, że większość zebranych biskupów była ariańska, potępił na nim biskupów prawowiernych. Na stolicę mediolańską wprowadzono po świętym Dionizym ariańskiego biskupa Auksencjusza. Daremne były wysiłki Eusebiusza, by nakłonić zebranych hierarchów do wierności uchwałom soboru w Nicei i zarządzeniom papieża. Został zakrzyczany. Ponadto na synodzie ustanowiono karne sankcje przeciwko biskupom prawowiernym. Dosięgły one także Eusebiusza. Został karnie deponowany, wyłączony z kościoła jako heretyk i skazany na wygnanie do Scytopolis w Palestynie. Biskup Tułacz nie załamał się. Pisał listy do swoich wiernych, by wytrwali w prawowitej wierze. Przez swoich diakonów, Syrusa i Wiktorynusa, wysyłał listy także do sąsiednich miast, Nowary, Iwrei i Tortony. Po śmierci cesarza Konstancjusza objął rządy Julian Apostata, który pozwolił Eusebiuszowi powrócić do diecezji. Po drodze zwiedził ważniejsze ośrodki na wschodzie, by zdać papieżowi relacje. Do Rzymu przybył w 363 roku. W drodze do Vercelli nawiedził wiele stolic biskupich, by ich pasterzy umocnić w wierze. Dla tej zapewne relacji święty Hieronim pisze, że Eusebiusz zmienił skalaną szatę Włoch. Zaraz po powrocie do Vercelli zwołał synod diecezjalny dla utwierdzenia prawowierności. Po śmierci Juliana Apostaty panowanie objęli Walentynian I i Valens. Ten ostatni pod wpływem swojej matki Justyny, zaciekłej arianki, rozpoczął na nowo prześladowanie wiary. Święty Hilary i wielu innych biskupów zostało skazanych na wygnanie. Stolice na nowo objęli biskupi ariańscy. Eusebiusz daremnie interweniował w ich obronie. Utrudzony zmarł 1 sierpnia 371 roku. Został pochowany w bazylice, którą sam wystawił. Jego kult szybko się rozprzestrzenił w Italii i Galii. Święty Grzegorz Sturs wyraża się o nim z największą czcią. Przechowywał też w swojej kaplicy część jego relikwii. Eusebiusz zostawił po sobie kilka pism. Wśród nich tłumaczenie na język łaciński, z języka greckiego komentarze do psalmów Eusebiusza z Cezarei. Z licznych listów zachowały się tylko 3. Wśród nich do cesarza Konstansa. Zachował się również jego traktat o Trójcy Świętej, w którym w formie dialogu została podana nauka chrześcijańska o tej tajemnicy przeciwko Arianom.
Dla wielu cierpień, jakie poniósł dla Chrystusa, diecezja w Vercelli czci go jako męczennika. Na prośbę biskupów okręgu papież Jan XXIII ogłosił Eusebiusza patronem diecezji przedalpejskich. W ikonografii święty przedstawiany jest jako biskup w szatach pontyfikalnych, czasami jako wygnaniec. Jego atrybutem jest księga. Módlmy się. Panie nasz Boże, święty Eusebiusz, biskup, nieustraszenie bronił wiary w bóstwo Jezusa Chrystusa. Spraw, abyśmy naśladując Jego stałość i zachowując wiarę, której nauczał, zasłużyli na udział w życiu Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.